Przed nami Paweł Tanajno. Zapraszam. Witam gorąco wszystkich zgromadzonych. Bardzo dziękuję za przybycie. To jest bardzo ważne uczestnictwo w naszym projekcie. Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania naszego najważniejszego pomysłu dla Polski. Jest taki żart, że najlepszy program ma pralka, bo go realizuje, a politycy nigdy nie realizują swoich programów. My nie jesteśmy formacją polityków. Nie znajdziecie u nas żadnych ludzi, którzy są umoczeni w tym bagnie od 30 lat. I my mamy zupełnie inne podejście do tego, jaka jest rola ludzi, którzy obejmują ster państwa. Ono wynika z naszego doświadczenia. My mamy biznesplan dla Polski. I ten biznesplan dla Polski zamyka się jednym hasłem. Zamyka się korzyścią dla nas wszystkich. Wypłata całej pensji bez potrąceń ze strony państwa. Brzmi wspaniale, ale to nie tylko o to chodzi. Za tym pomysłem stoi cała zmiana gruntowna finansów publicznych. Cała gruntowna zmiana waszego dobrobytu, waszych dochodów, waszych pensji, dobrobytu całego Polaka. I ta prosta rzecz, wypłata całej pensji bez potrąceń, odpowiada też na wiele problemów, które na co dzień nas gnębią. Dzisiaj tematem numer jeden jest inflacja. To nas bardzo dotyka. I czy wypłata całej pensji bez potrąceń ze strony państwa rozwiąże temat inflacji? Policzyliśmy to i rozwiąże. I chciałbym państwu teraz opowiedzieć trochę o tym, jak. Żeby wyjaśnić sobie dobrze materię tego problemu, który nas wszystkich gnębi, problemu inflacji, musimy najpierw odkłamać rzeczywistość. Otóż mamy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Widzę te wasze twarze. No jest taki człowiek i wydawałoby się, że to jest człowiek, który jako sterujący ważnym elementem państwa ma pojęcie, co robi. W ogóle Polacy mają przeświadczenie, że ci ludzie na górze wiedzą, co robią. Niestety tak nie jest. My musimy sami tutaj na dole najpierw dobrze zrozumieć, gdzie leży problem. Bo inflacja to pieniądze. I teraz wielu ludzi zapomniało o prostej prawdzie dotyczącej pieniędzy. O prawdzie, która pochodzi z bardzo, bardzo prehistorycznych czasów. Pieniądz był i jest teraz. Chociaż ta mechanika finansowa współczesnego świata wydaje się skomplikowana, on wciąż jest bardzo prosto mierzalny. Pieniądz jest ekwiwalentem pracy. Pracujesz, jest pieniądz. Nie pracujesz, nie powinno być pieniędzy. Tysiące lat temu, jak ktoś nie pracował, no to nie miał co jeść. Współczesne państwa troszeczkę zamieszały ten pogląd i ludziom się wydaje na przykład, że rząd ma swoje pieniądze. Że jak dostaną 500+, to są pieniądze. Tylko to wszystko są pieniądze bez pokrycia w pracy. Póki równowaga między pieniędzmi a pracą istnieje i nie jest zaburzona, póty ten symboliczny kamień inflacji stoi bezpiecznie. Ale przychodzą politycy, którzy karmią nas wspaniałymi opowieściami o tym, że kredyty będą na mieszkania 0%, o to, że dadzą 500, 1500. Czego oni nie dadzą? Babciowe, wszystkie pomysły, które słyszymy obecnie, to są pomysły oparte na zafałszowaniu tej prostej prawdy, że pieniądz musi być ekwiwalentem pracy.
Jeśli nie ma pracy, to pieniądz staje się próżny i pusty. I teraz spójrzcie, mówimy, że mamy w Polsce straszną inflację. Politycy lubią wciskać kit, że to wina Putina. Już szkoda, że nie mówią, że jeszcze wina Stalina. Prawda jest taka, że oni przez wiele lat rozdawali właśnie pieniądze bez pracy. Nagromadziły się ogromne kwoty w związku z programem 500+, pieniędzy bez pracy. W czasie koronawirusa zakazali ludziom pracy. Wielu przedsiębiorcom powiedzieli, nie pracujcie, ale co to znaczy, że przedsiębiorca nie pracował? To znaczy, że jego pracownicy też nie pracowali. Rozdali pieniądze bez pokrycia w pracy. Ludzie dostawali pieniądze bez pracy. I kto za to wszystko płaci? Państwo płacą. Dzisiaj, każdego dnia, gdy idziemy do sklepu, płacimy za pomysły polityków. Nie za Putina, tylko za pomysły polityków. Inflacja się rozpędziła. Inflacja się rozpędziła. I teraz co politycy nam mówią? Jak oni sobie chcą z tym poradzić? Jeżeli w ogóle mówią, bo większość próbuje przemilczeć ten temat. Oni mówią, podwyższmy stopy procentowe, żeby kredyty były droższe, żeby ten pieniądz był droższy. Do czego to się ostatecznie sprowadza? Do słynnej historii, którą szczególnie starsze pokolenia słyszały, ale pewno i wszystkie kolejne, bo to się powtarza. Drodzy obywatele, zaciśnijcie pasa. Musimy ratować państwo, zaciśnijcie pasa. Czyli najpierw spychają ten głaz inflacji swoją głupotą, a potem mówią, zaciśnijcie pas. Teraz jesteśmy już zupełnie w innym etapie inflacji. Już to, co się stało, mleko się rozlało, to już się nie wróci. Tego już się nie da zmienić. Teraz działa inny mechanizm, o którym niewielu mówi. Teraz działa mechanizm pętli płacowo-cenowej. Otóż każdy pracownik widzi, że za swoją pensję coraz mniej może kupić. No to idzie do pracodawcy i mówi, no szefie, tak się nie da żyć. Musi być podwyżka. To szef robi, no chce utrzymać pracownika, chce utrzymać firmę, robi podwyżkę, a jednocześnie podwyższa ceny swoich usług. No więc znowu ten za chwilę pracodawca, a czy pracownik patrzy, mówi, ojeju, znowu jest drożej i znowu po podwyżkę. I tak bez końca. I teraz jaki jest nasz pomysł? Jak wpłynie wypłata całej pensji bez potrąceń na inflację? Czy ona zwiększy inflację, czy ją zatrzyma? Otóż, moi drodzy, wypłata całej pensji bez potrąceń ma niezwykle ciekawy efekt, bo pracownicy dostają 40% więcej kasy. Ich pragnienia, żeby zarabiać więcej, są zaspokojone, a jednocześnie w firmach nie rosną koszty. Dlaczego? Dlatego, że to, co my dostajemy na rękę, to nie jest jedyny koszt firmy. Większość z was, jeżeli spróbuje się tym zainteresować, dowie się, że zarabiacie dużo więcej, tylko to wszystko jest wam zabierane. Więc jeżeli wypłacimy całą pensję bez potrąceń, w firmach koszty nie wzrosną. I w ten sposób wychodzimy z presji płacowo-cenowej. Inflacja jest w stanie się skończyć. Okej, gdzie jest haczyk? Gdzie jest haczyk w tym wszystkim? Dlaczego nikt tego nie robi? Otóż, kochani, bo to oznacza, że to politycy i administracja będą musieli zacisnąć pasa, a nie wy. I to jest właśnie różnica, dlaczego nikt nie mówi o tym, że wypłacając całą pensję bez potrąceń można pokonać inflację. I naszym pomysłem dla Polaków na pokonanie inflacji jest zwiększenie waszego wynagrodzenia, ale nie przez rozdawnictwo państwowe, nie przez kolejne programy socjalne, nie, po prostu weźcie swoje pieniądze. Nie dajcie się grabić, nie dajcie się oszukiwać, że wy musicie zaciskać pasa. Niech pasa zacisną ci, którzy spowodowali inflację. Wiem o tym, bo rozmawiam z wami w całym kraju. Jeżdżę na spotkania, rozmawiamy także w social mediach i gdy mówimy o wypłacie całej pensji bez potrąceń ze strony państwa, najczęstszy głos krytyki jest taki,
że moment, ale co mnie tam interesuje, jakieś tam brutto, przecież to są koszty pracodawcy. To nie są, ja zarabiam tyle, co zarabiam, a resztę to pracodawca płaci. I gdy ja mówię, nie, to są wasze pieniądze, to wiele osób ma taki moment zastanowienia się, czy to jest prawda. I chciałem wam na takim naprawdę banalnym przykładzie pokazać, że nie ma czegoś takiego jak koszty pracodawcy, że to wszystko są wasze pieniądze. Wyobraźmy sobie prostą rzecz. Macie domek i możecie wywiesić baner z reklamą, billboard. I zarabiacie, nie robiąc nic, 1500 zł. Super. Prosta sprawa, nie wymaga pracowników, nie musicie nic robić, dochód pasywny. I teraz waszym kolejnym planem jest otworzyć firmę, sprzedaż online. Zatrudniacie pracownika, umawiacie się z nim na 4000 wynagrodzenia do ręki, czyli pensja netto. On pracuje, sprzedaje i niestety, albo stety, udaje mu się zarobić na tej działalności 4000 zł. I teraz jest pytanie, czy pracownik na siebie zarobił, czy ten biznes dalej ma sens? Moi drodzy, nie jest tak, że to jest dobry biznes. On się nie utrzyma dłużej. Dlaczego? Dlatego, że gdy przejdziemy do podliczenia pensji tego pracownika, to on wcale nie zarabia 4000, bo on zarabia dużo więcej, bo są te potrącenia ze strony państwa. I teraz pracodawca w tym naszym bardzo prostym przykładzie, żeby utrzymać pracownika, on musiałby się pozbyć swojego dochodu netto, żeby dopłacić to, co my nazywamy na co dzień koszty pracodawcy. I powiedzcie mi, czy wy sami, jakbyście się znaleźli w tej sytuacji, to utrzymalibyście tą działalność sprzedaży online? Utrzymalibyście tego pracownika? Widzę, że pani kiwa głową, że nie. No oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Bo nikt nie będzie dopłacał do pracy. Bo nie ma czegoś takiego jak koszty pracodawcy. Każda firma wymaga od pracownika, żeby on zarobił swoją wypłatę na rękę, plus wszystkie koszty, które są mu potrącane, czyli de facto pracownik, żeby utrzymać swoje stanowisko pracy, musi zarobić, przy naszym przykładzie 4000, musi zarobić 6500, bo inaczej nie ma biznesu, nie ma miejsca pracy, nie ma firmy. I właściciel wraca sobie do zarabiania 1500 zł na billboardzie. Co to znaczy? To znaczy, że od dekad oszukują nas, oszukują was, oszukują wszystkich Polaków takim kłamstwem. Koszty pracodawcy to są nasze koszty. To są koszty każdego pracownika i te pieniądze, te 6500, które naprawdę zarabia w naszym przykładzie, gdyby chciał pokryć całą swoją pensję, to są wasze pieniądze. Tutaj nie ma miejsca na żadne opowieści, że pracodawca coś płaci. Każdy z was wypracowuje swojej firmie, gdzie pracuje, pensje brutto. W związku z tym uważamy, że te pieniądze po prostu wam się należą i one zmieniają cały układ polityki, podatkowy i cały układ budżetowy państwa. To jest gigantyczna zmiana w mentalności pracowników, którzy w końcu poczują prawdziwe pieniądze, które zarabiają, bez złodziejstwa ze strony polityków. Bo też należy zdementować w tym miejscu kolejny zarzut. Często Polacy mówią, przedsiębiorca nie chce mi dać 10% podwyżki, 20% podwyżki. Upomnijmy się o pieniądze, które już teraz są w firmach i są nasze, czyli o naszą wypłatę bez potrąceń ze strony państwa. Zdementujmy też fatalny model, który się od wielu lat w Polsce nawarstwia. To znaczy Polacy, chcąc ratować swoje budżety domowe, wybierają polityków, którzy im, w cudzysłowie użyjmy tego słowa, dają. Dają nam 500+, dają nam 300+, dają nam coś tam, obiecują coś tam, finansują coś tam. I Polacy myślą, że bez tego państwowego wsparcia, no będzie im trudno.
Ale spójrzmy na tą kalkulację. Tu jest trochę przykryte na dole ekranu przez głowy osób, które tam siedzą. Ale ja wam powiem. Ściąć głowy nie trzeba. Moi drodzy, jak dodamy pensję netto, przykładową, przeciętną w Polsce 3,5 tysiąca, w rodzinie z dwójką dzieci i dodamy te ich 500 plusy, to budżet rodzinny wynosi 8 tysięcy. A gdy policzymy to samo, ale bez 500 plusów, bez tego wszystkiego, co państwo nam daje, tylko damy ludziom tyle i oni zarabiają, to nagle się okazuje, że zarabiają 3200 więcej. Rozumiecie? Taka jest różnica. Czyli czy oni nam cokolwiek dają? No najpierw nam zabierają, a potem oddają jakieś ochłapy. Dlatego Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców uważa, że Polacy sobie świetnie poradzą bez żadnej pomocy państwa, jeżeli to państwo przestanie zabierać im pieniądze, które im się należą. Ale wypłata pensji bez potrąceń ze strony państwa to także problem emerytalny. Ja widzę tutaj sporo osób starszych na sali i wiem, że zostaliście oszukani. Opowiadano wam przez lata te kłamliwe gady z tego PiSu, PO, Lewicy. Opowiadali wam, że odkładacie swoje pieniądze w ZUS, że to, co zarobicie, że do was wróci. I co się okazało? Okazało się, że w ogóle to, co odkładacie, nie ma większego znaczenia. Że to, na co ich stać, co sobie tam wyliczą, to z łaski wam dadzą, dają jakieś trzynastki, czternastki, jakaś taka jałmużna, zamiast dać wam pieniądze, które wam się należy. Oszukali was. Oszukali was dlatego, że ZUS to jest piramida finansowa. To jest największe oszustwo finansowe w tym kraju, przy którym afera GetBack, Amber Gold, to jest tak, jakby rzucić ziarenko i położyć tutaj wielką piłkę lekarską. Taka jest różnica. Dlaczego jest to piramida finansowa? Dlaczego jest to piramida finansowa? Spójrzcie po lewej stronie. To jest drabinka demograficzna. Nikt nie mówił Polakom przez 30 lat, że ZUS nie jest uzależniony od tego, co wy wpłacacie, tylko jest uzależniony od tego, ile macie dzieci. Bo wasze pieniądze natychmiast z ZUS-u znikały i teraz oni się martwią, bo się piramida demograficzna odwróciła. Jest coraz więcej starszych osób, a coraz mniej pracujących. I jest problem. Ten problem będzie narastał. Według ostatnich raportów ZUS, które Polacy nie czytają ich, bo nie mogą w to uwierzyć, ja to rozumiem. Bo gdyby ktoś uwierzył w to, co pisze ZUS, a on pisze, że od 2030 roku emerytura będzie stanowiła 20% ostatniej pensji. To są oficjalne raporty ZUS. To ja myślę, że gdyby Polacy przestali wypychać tą prawdę, wypierać ją, to już dawno by się zmieniła cała władza w Polsce. ZUS nie ma pieniędzy. Jak spojrzycie na raporty finansowe, to oni mają na rachunkach pieniądze na wypłatę emerytury na jeden miesiąc. I to jest tragedia. I ponieważ zacząłem mówić do osób starszych, a mamy projekt, który uwolni przede wszystkim ludzi młodych, to chciałem też do was się zwrócić z takim apelem. Ja nie jestem politykiem, chociaż wielu z was tak myśli. Ludzie, którzy startują w tym projekcie, którzy chcą go zbudować, też nie są politykami. I my nie chcemy kłamać. My chcemy powiedzieć prawdę. Prawda jest taka, że systemu emerytalnego, który zapewni godne emerytury, w oparciu o ZUS nie da się utrzymać. I nie jesteśmy w stanie też pomóc osobom, które są albo w wieku emerytalnym, albo tuż przed. My możemy przy dużym wysiłku, o którym zaraz opowiem, przy zmianie tej filozofii całych finansów publicznych, jesteśmy w stanie utrzymać te emerytury, co macie. Nie jesteśmy w stanie ich poprawić. Ale wy, osoby starsze, macie przed sobą wielkie wyzwanie moralne i etyczne. Macie dzieci, macie wnuki,
i możecie swoim głosem zmienić ich przyszłość. Możecie im pomóc. Bo z tego złodziejstwa ZUS-owskiego trzeba dać młodym Polakom się wyrwać. Uwolnić ich od składek ZUS-owskich. Tych, którzy będą chcieli. Mówimy o dobrowolności. Policzyliśmy, że jeżeli ludzie zrezygnowaliby z ZUS-u i prowadziliby prosty program oszczędnościowy na swoim rachunku, połączony z inwestycjami w firmy wskazane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która wie dokładnie, jaki jest stan finansowy firm na giełdach polskiej, na przykład Orlenu, KGHM-u czy innych dużych firm. I przez 30 lat ze swojej średniej pensji, tej 3,5 tysiąca złotych, odkładali tylko kilkaset złotych ten program inwestycyjny, to uwaga, po 30 latach pracy mieliby 1 000 000 złotych kapitału realnego. Nie takiego jak w ZUS-ie zapisanego w zeszyciku, tylko realnego kapitału na swoim koncie. To jest gigantyczna zmiana. Jeśli ktoś powie, okej, ale jak ten milion ja podzielę na 20 lat, to nie ma aż takiej wielkiej różnicy. Moi drodzy, różnica jest gigantyczna. Ja wszystkim życzę, żeby dożyli 100 lat. 100 lat dla wszystkich. Ale wiecie dobrze, że nie każdemu się to udaje. I co się dzieje, jeżeli ktoś umrze w wieku lat 60, 65? W czarnej dziurze piramidy finansowej ZUS wszystko znika. A w naszym pomyśle pieniądze zostają na koncie. Dla partnera, partnerki, dla rodziny. Bo to są wasze pieniądze na waszym koncie, a nie w koncie ZUS. Ile jest tragedii, kiedy emeryci w tej chwili tracą partnera? Jak spadają ich możliwości utrzymania się na dany miesiąc? My chcemy z tym skończyć. I tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie, bo nikt nie jest w stanie, bo taka jest decyzja ekonomiczna po prostu. Nikt ekonomii nie oszuka. Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim starszym osobom, zmieniając ich emerytury w emerytury pod palmami. Ale ja bardzo proszę, żeby wszyscy pomyśleli o naszej przyszłości. Dzieci, 30, 40-latkowie nawet, mają szansę, wyrywając się z tego systemu, uzyskać coś, co jest wymierną wartością dla ich przyszłości. Wypłata całej pensji bez potrąceń ze strony państwa to też ogromny efekt, na który wszyscy czekamy. Kto nie ma dość słuchania ciągle o aferach, o przekrętach, o złodziejstwie? Ja już nie mówię o tych respiratorach, o tych wyborach kopertowych, ale ile w nas wzbudza gniewu informacja, że jakiś tam student zakłada firmę, ona tydzień działa i nagle dostaje 40 milionów dotacji. Ile nas, w nas gniewu wzbudza sytuacja, kiedy widzimy, że jakiś samorząd kupuje sobie ławeczki za 100 tysięcy, kiedy każdy z nas, jak widzi tą ławeczkę, może sobie sprawdzić na Allegro i wiemy, że ona kosztuje 1000 zł, a nie 100 tysięcy. Wszyscy chcemy tych zmian. Wszyscy chcemy ukrócenia złodziejstwa urzędników i polityków. I tak jak wam powiedziałem, ja chcę wam powiedzieć prawdę. Nie widzę szans, jeżeli nie zmienimy budżetu państwa, nie widzę szans, aby tą gigantyczną machinę korupcji i marnotrawstwa zdyscyplinować. I każdemu mówię, nie wierz w to. Nie wierz w to, że przyjdzie zbawiciel, polityk i on nagle zmieni oblicze tej ziemi. Nie. Wiecie, w co my wierzymy? Bo mamy na to pomysł. My wierzymy, że jeżeli im zabraknie pieniędzy, to będzie dla nich jedyna dyscyplina. Tak jak my biegamy często od pierwszego do pierwszego, żeby połatać wszystkie rachunki, to oni muszą pracować tak samo, w takiej samej sytuacji finansowej. Im muszą ciężko pracować, żeby utrzymać transport miejski, każdą złotówkę z dwóch stron oglądać. Szkoły, ale nie mogą mieć za dużo pieniędzy.
I teraz jesteśmy na finale tego naszego biznesplanu. Jeżeli powiedzieliśmy, wypłata bez potrąceń dla wszystkich, oznacza to, że zabraknie 258 miliardów w budżecie państwa na utrzymanie seniorów. Trzeba być odpowiedzialnym. Trzeba znaleźć środki na sfinansowanie tego. I my jako praktycy życia gospodarczego zrobiliśmy to, co robimy w naszych firmach. Zbilansowaliśmy i poszukaliśmy zmian. I okazuje się, że możemy te 250 miliardów znaleźć poprzez 158 miliardów oszczędności i 100 miliardów nowych dochodów. Jak wam wspomniałem, 80 miliardów to są pieniądze, które muszą zabraknąć w budżecie, żeby ich zdyscyplinować do oglądania każdej złotówki, a czy z każdej strony, żeby wydawali mądrze. Ale też musimy powiedzieć sobie jasno, że programy socjalne nie mają sensu, bo jeżeli wypłacamy całą pensję bez potrąceń, no to po co rozdawać ludziom po 500+. Oni sobie doskonale poradzą z tego, co zarabiają. A ci, którzy dzisiaj myślą, że lepiej jest nie pracować, powinni zacząć pracować. I to poprawi życie nas wszystkich. Tak więc jeśli usłyszycie, że Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców jest za likwidacją 500+, jako jedyna formacja w najbliższych wyborach, to nie oznacza, że chcemy ludziom zabrać, tylko to oznacza, że chcemy im dać dużo więcej poprzez wypłatę całej pensji bez potrąceń. Ale też jako dobrzy gospodarze rozumiemy prostą rzecz. Jeżeli u ludzi w kieszeni zostanie dużo, 40% więcej pieniędzy, no to ich życie się poprawi. I błędem jest, który często słyszę, że gdy ludzie mówią, moment, jak my nie będziemy płacić podatków, to państwo upadnie. Moi drodzy, powiedzmy jasno i wyraźnie. Każdy z was już teraz, jak dostaje tą biedną pensję netto na rękę, to nie znaczy, że przestaje płacić podatki. Idziecie do sklepu, w każdym produkcie macie podatki. Tankujecie na stacji benzynowej, płacicie VAT-y, akcyzę. Kupujecie alkohol, płacicie VAT-y, akcyzę. Właściwie we wszystkim non-stop są podatki. Więc to nie jest tak, że my chcemy zrujnować państwo, tylko wręcz liczymy, że na skutek tego, jak wy będziecie wydawać pieniądze, to państwo zyska kolejne 50 miliardów właśnie na tych podatkach w produktach. Ale to już są zupełnie inne podatki, bo pasa zacisną urzędnicy, a wy będziecie poprawiać swoje życie poprzez wydawanie swoich pieniędzy. Moi drodzy, reasumując, działamy odpowiedzialnie, zwiększamy wynagrodzenie wszystkim pracującym. Nie potrzebujemy łaski państwa, które nam obiecują politycy, że nas uratują z kredytami, bo będziemy mieć dużą większą zdolność kredytową, bo będziemy więcej zarabiać i banki to uwzględnią. Więc problem rozwiązuje się w wielu kwestii, z którymi dzisiaj się Polacy młodzi szczególnie mieszają. Dajemy im szansę na to, żeby zarobili na swoją godną emeryturę i koniec końców zabezpieczamy wszystkich emerytów. Nikt nie zostanie na lodzie, jeżeli w końcu pozbędziemy się tej hydry piramidy finansowej ZUS-u. Dlatego biznesplan dla Polski to jest nadzieja dla wszystkich, nie tylko dla przedsiębiorców. Bardzo dziękuję wam wszystkim.